else agree. There's some eyes that boys. Young Indio shouting. Emotional boys, 2001. Emotional shouties in this bitch. Machiavelli. Bitches come and go, bro. Bitch, you know I stay. Bitches come and go, bro. Bitch, you know I stay. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, który już nie będzie nagrywany na raz, ponieważ po 2 latach nagrywania odkryłam, że jest pauza na dyktafonie. Nie można dawać pauzę i na przykład pomyśleć, co chcę powiedzieć i dać rekord i że się nagrywa dalej. A ja tego jakby nie zauważyłam przez 2 lata i wszystko nagrywałam jednym ciągiem. Znaczy jestem z tego faktu absolutnie dumna, ale ułatwię sobie życie. Więc być może zobaczycie pewną poprawę, a może spadek, okaże się, jakości. I dzisiejszy dzień jest bardzo ciekawy. To jest ewidentnie bardzo płodny dzień, gdyż ponieważ po 2 tygodniach bycia chodzącym zgonem covidowym, no już jest lepiej i do tego stopnia jest lepiej, że kiedy wstałam, pełna sił, to nagrałam audiobooka o tym, jak stawiać granice, do czego zabierałam się już bardzo, bardzo długo. No ale mój głos mi na to nie pozwalał. No i z rozpędu, będąc w tej twórczej manii, nieprześladowczej, twórczej, uznałam, że nagram też podcast. A historia, którą wam opowiem, no właśnie zadziała się przez ostatnie 2-3 dni i jest to... No, jest to scenariusz... z życia Tinderem pisany. No i będzie dzisiaj, jak widzicie pewnie po tytule, o love bombingu i o tym, jak nie wleść w bagno. Love bombing jest bardzo niebezpieczną manipulacją i chciałabym w tym podcaście najpierw opowiedzieć wam chwilę o love bombingu, a potem opowiem wam o tym, co zadziało się wczoraj i dzisiaj, jak moja wielka niedoszła miłość skończyła się w 48 godzin. Więc zacznijmy od podstaw. Love bombing nie jest jakimś określeniem, które ja sobie wymyśliłam, bo też takie komentarze na TikToku dostałam. Filmik o love bombingu ma tam już ponad 500 000 wyświetleń i generuje mnóstwo bardzo różnych komentarzy, więc zacznijmy od tego, że nie jest to moja nazwa i w ogóle nie jest to jakby nowa nazwa, to jest nazwa własna, stworzona już grube dziesiątki lat temu i jakby pierwotnie to określenie było związane z ugrupowaniami religijnymi, z sektami i tam była to pewna technika manipulacji mająca na celu pozyskanie osób do danego ugrupowania, do danej sekty. I jak można się domyślić, bazowała ona na pewnym fałszu, na pewnym opleceniu ofiary taką bąbelkową folią miłości. Jeśli tak miło, cieplutko, czujesz się dowartościowany, zauważony, wysłuchany. No i osoby, które będąc w życiu w miejscu dość niefajnym albo funkcjonując bez umiejętności dania samemu sobie tych wartości, no były bardzo łatwym kąskiem dla osób rekrutujących do sekty. Więc jeśli chodzi o definicję, to lovebombing jakby stąd się, powiedzmy, wziął. A jeśli ktoś jest geekiem, szanuję, to to słowo zostało faktycznie pierwszy raz użyte w latach 70., a z kolei profesorka psychologii Margaret Singer opisała to zjawisko w 1996 roku i tam właśnie wprost odnosiła się do procesu rekrutacji do sekty. No i lovebombing tak naprawdę przeniknął dość mocno też do świata randek, związków, relacji, albo inaczej, on funkcjonował i to zjawisko jakby było obecne w relacjach damsko-męskich i nie tylko damsko-męskich. Natomiast jakby ta definicja i to słowo od niedawna gdzieś zaczęło być też używane w tym kontekście i ja uważam, że bardzo, bardzo słusznie. Co więcej, sam lovebombing jest często używany już w stosunku do narcyzów, czyli do osób z zaburzeniem narcystycznym i to jest metoda działania, która jest
bardzo, bardzo krzywdząca, wredna i zatrważająca. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły dotyczące samego narcyzmu, bo też nie jestem terapeutką. Natomiast z tego kawałka, z którym ja miałam styczność i tą nieprzyjemność, to jest coś, co nazywa się IDD. Z angielskiego jest to jakby akronim od Intense Idealization, Devaluation and Discard and Repeat. I chodzi o to, że jest to pewien cykl, który osoba stosująca love bombing stosuje. Jest to intensywna idealizacja, następnie dewaluacja, następnie odrzucenie, no i powtórka, i od nowa. I po takim odrzuceniu, kiedy ofiara czuje się już jak najgorsza i niewartościowa osoba, która nie zasługuje na uwagę i na atencję, znowu nagle zostaje intensywnie idealizowana, stawiana na piedestale, wychwalana, komplementowana. Po czym następuje faza dewaluacji, krytyki, oskarżeń, szantażu, mieszania z błotem, a na końcu znowu odrzucenie. I ten cykl powtarza się w takich relacjach z narcyzem czy z osobami, ja je nazywam wredne grzyby, bo mówię, ja nie chcę naklejać profesjonalnych etykietek, bo nie jestem profesjonalistką, więc dla mnie to są po prostu wredne grzyby i tak samo może zadziałać kobieta, jak i mężczyzna. Więc to zachowanie to jest vicious circle i to jest cykl wyniszczania. Cykl wykańczania i doprowadzania do upadku ofiary. I pasożyt, agresor, wredny grzyb, narcyz będzie tak robił do momentu, kiedy ta ofiara jeszcze powstanie po tym kolejnym odrzuceniu. Jeszcze będzie miała jakieś siły, zasoby, żeby dawać, żeby on miał na czym żerować. No bo musi skądś brać, musi skądś czerpać tą swoją satysfakcję, energię. Więc intensywna idealizacja, potem dewaluacja, a potem odrzucenie. No i od nowa. I jedziemy. I love bombing to jest właśnie ta pierwsza faza. To jest ta intensywna idealizacja. Ja miałam... byłam w relacji, która w mojej ocenie była tą pierwszą fazą, w której zaczęła się faza druga, a ponieważ przechodziłam to też pierwszy raz, to nie ukrywam, że... Już miałam dosyć dużą nieufność względem tego, co się dzieje, natomiast jak tylko pojawiły się pierwsze sygnały z tej fazy dewaluacji, to ja to zakończyłam. Natomiast faktycznie to, o czym czytam w artykułach, no ja mogę potwierdzić z doświadczeń. I teraz chciałabym Wam opowiedzieć o pewnych symptomach, objawach, o znakach mogących sugerować, że stykacie się, spotykacie się, jesteście być może ofiarami właśnie lovebombingu. Pierwszą taką oznaką są komplementy, ale komplementy w liczbie absolutnie hurtowej, masowej, to jest tsunami komplementów. I są to komplementy o wszystkim. Ja teraz już teraz kurczę to zauważam i właśnie ta historia, którą Wam opowiem teraz z przedostatnich dni, to już miałam tak, come on, stary, nie znasz mnie, na jakiej podstawie to mówisz, ale w momencie, kiedy przychodziłam to pierwszy raz, to faktycznie, no, wlazłam w to. Wlazłam w to w jedną nogą, tak, do uda. To były komplementy na temat mojego wyglądu, inteligencji, tembru głosu, tego, jak żyję, co robię, jak gryzę jabłko, no po prostu wszystko. Byłam najpiękniejsza, najmądrzejsza. On w życiu nie spotkał kobiety, która by tak na niego działała. I w momencie, kiedy to trafia na osobę nieświadomą tych mechanizmów lub osobę bardzo niepewną siebie, która potrzebuje takiego dowartościowania z zewnątrz, no to te komplementy padają na bardzo podatny grunt. Bardzo. Drugą oznaką są górnolotne słowa i taka narracja jak z komedii romantycznych. I tutaj możesz usłyszeć, że jesteśmy soulmates, jesteśmy jak pokrewne dusze, ja już wiem, że na ciebie całe życie czekałem, dokładnie takiej kobiety pragnę, ja już wiem, że my jesteśmy dla siebie, nie wyobrażam sobie lepszej, piękniejszej, mądrzejszej kobiety, musieliśmy być razem w poprzednich wcieleniach, czuję, że rozumiemy się bez słów i tego typu kierunki.
Czyli takie, w którym jest jakaś taka magia, brokacik nad wami i wy jesteście sobie pisani. Jesteście dwoma połówkami tego samego jabłka. Moment, mam mdłości. Dobra, już. I teraz kolejna rzecz, trzecia, to jest ekstremalnie szybkie tempo rozwoju relacji. Ja w tamtej, w której byłam, usłyszałam kocham cię po miesiącu i generalnie następuje bardzo szybki rozwój wydarzeń. Planowanie przyszłości, rozmowy o ślubie, rozmowy o weselu, o wspólnym zamieszkaniu, na przykład na trzecim spotkaniu, czyli po łącznie na przykład 12 godzinach, nawet nie, po 9 godzinach spotkań. W momencie, kiedy spotykają się obcy ludzie, się poznają na etapie na przykład randkowania, no to te osoby się nie znają, po prostu, no nie znają się. Ja nie mówię o sytuacji, w której na przykład ludzie znają się od lat, byli w jakiejś relacji przyjacielskiej, czy znają się z pracy i w pewnym momencie kliknęło, czy jak to mówi moja przyjaciółka, klikło, siadło, no i okej, ale to wtedy nie jest początek obcych ludzi, to są ludzie, którzy się już znają, spędzili jakiś czas i wtedy to tempo rozwoju relacji w obszarze romantycznym jest szybsze, no bo ci ludzie się znają, ale jeśli siada naprzeciwko siebie dwójka ludzi obcych, nie, którzy się nie widzieli, poklikali parę dni na aplikacji randkowej, no to propozycje wspólnego zamieszkania i wizje ślubu i dzieci i snucie takich naprawdę poważnych już wizji po trzeciej randce czy czwartej, no jest dość niepokojące. Love Bomber też lubuje się w bardzo spektakularnych akcjach, takich jak właśnie z filmów hollywoodzkich, czyli kwiaty, czekoladki co trzeci dzień wysyłane do pracy, nocleg gdzieś w jakimś hotelu spa, możesz się spodziewać auta oklejonego karteczkami, kwiaty zostawiane ci w skrzynce pocztowej, ale robi to bardzo często, bardzo trafia w twoje gusta. I teraz znowu można powiedzieć, że no przecież o co ci chodzi, przecież to jest cudowne, to jest romantyczny mężczyzna. Tylko on to robi w sposób bardzo wyrachowany, bardzo intencjonalny i bardzo, bardzo intensywny, taki nienaturalnie intensywny, taki, żeby właśnie popchnąć to wszystko szybciej, żeby to się działo mocniej, żeby już być razem. Te jego prezenty i ten hollywoodzki charakter jest naprawdę skrajny. I to jest to rozróżnienie od fajnej kobiety czy fajnego mężczyzny, który wyraża swoją adorację prezentem. Tutaj dzieje się to skrajnie. W przeciągu bardzo krótkiego czasu ja dostałam kwiaty kilka razy, miałam jakieś karteczki naklejane wszędzie, jakieś rzeczy zostawiane. Nie chcę wchodzić super teraz w szczegóły techniczne, ale też dochodziło jakieś apartamenty w Sky Towerach. Ja z tego w końcu nie skorzystałam, bo już to już była końcówka. No i właśnie, w momencie, kiedy ja od niego odeszłam, to też dostałam list z kwiatami, kurierem i że jeśli zmienię zdanie, to spotkajmy się tego i tego dnia na tym którymś piętrze w Sky Towerze. No wiecie, no to są sceny jak z filmów. Tylko że dla mnie to było takie psycho i to już było creep. To w tym nie ma dla mnie ciepłej miłości. To jest jakaś kalkulacja i manipulacja. Kolejna grupa objawów to jest pewna narracja ratunkowa i taka postawa potrzebująca u niego i sugerująca, że ty też masz taką potrzebę. Już dojaśniam, o co chodzi. To są wszelkie teksty sugerujące, że nie mogę żyć bez ciebie. Jeśli odejdziesz, to się zabiję albo ze sobą skończę. Jesteś wyjątkowa, nikt inny cię nie zrozumie tak jak ja. Potrzebujemy tylko siebie. Cały świat może zniknąć, kiedy mamy siebie. Inni ludzie nie są nam potrzebni do szczęścia. Jesteśmy dwoma zagubionymi duszami i razem możemy stworzyć coś nowego i pięknego. I to jest cała taka romantyzacja pewnego zniszczenia. Narracja, że ja jestem jakiś zepsuty, zniszczony, ty też masz jakieś problemy, borykasz się z czymś i razem, jak dwójka rozbitków, będziemy się ratować. To jest
to jest ta historia. Kolejny objaw to jest to, że Love Bomber daje Ci 300% uwagi i oczywiście, uwaga, oczekuje tego samego w zamian. Czyli pragnie być na komunikatorze 24 godziny na dobę, chce się widzieć najlepiej codziennie, dopytuje, pisze, dzwoni, sprawdza, kiedy byłaś ostatni raz na WhatsAppie, sprawdza Cię na aplikacjach, jeśli się da, jak daleko jesteś, ile kilometrów. No i ma kłopot, kiedy chcesz zrobić coś swojego, spotkać się z kimś innym. Wkradają się tutaj szantaże emocjonalne, jasne poczucie winy, kiedy zrobiłaś coś bez niego, bo spędziłaś wieczór bez niego. Możesz usłyszeć, że fajnie, że spędziłaś super czas, a ja taki sam jestem, mi smutno było, wolałbym z tobą, ale jasne, oczywiście super, że spędzasz z koleżankami. Czyli jeśli ktoś nie jest wrażliwy, nie wyczuwa, znaczy wrażliwy, nie jest oswojony z wyczuwaniem takich manipulacji, to komunikat intelektualny jest taki, że okej, że jesteś z koleżankami, ale w emocjach się rodzi poczucie winy, no bo on taki biedny przez to. No nie chcesz, żeby jemu było tak smutno, no przecież chcesz, żeby on był szczęśliwy. No to już kolejny raz też do tych przyjaciółki olejesz, pójdziesz do niego. Więc to jest dosyć niebezpieczne i to takie wpajanie się, scalanie i spędzanie non-stop czasu i nawet jeśli nie na żywo, to w telefonie. Ciągły, stały, nieprzerwalny kontakt. Kolejnym sygnałem, objawem jest pewna idealizacja. Czyli on stawia Cię na piedestale, ale tak naprawdę Cię nie zna. Czyli nie podjął wysiłku zapoznania, spędzenia wspólnie czasu, przejścia może jakichś trudniejszych sytuacji, kłótni, jakiegoś rozjazdu na przykład w obszarze celów czy wartości. Nie, 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 nie. On od początku stawia Cię na pierwszym miejscu, kiedy tak naprawdę tej swojej połówki, ofiary, tak naprawdę nie pozna. Więc to jest taka sztuczna idealizacja. Nawet nie chce poznać jakichś wad, no bo jego nie interesuje szczera relacja, więc jego to nie jest w jego interesie to poznawać. Więc ta idealizacja i te komplementy są tak naprawdę nakierowane na drugą osobę, a nie konkretnie na tą Kasię, czy Asię, czy Basię. Tylko na tą, w tym przypadku załóżmy kobietę. I nieważne, która by to była, ale on by ją idealizował, bo on ją wybrał na swojego, na swój obiekt, na swój cel. I jak wspomniałam, bardzo ważne jest to, że te wszystkie objawy występują jakby razem i w sposób skrajny, ekstremalny. Jeśli od samego początku czujesz takie ciśnienie, i w ogóle, jeśli od samego początku, pomimo tego, że przecież mówimy o czymś teoretycznie pozytywnym, no bo komplementy, no bo chce spędzać czas, jest taki zdecydowany, już on już o ślubie mówi, ale jeśli mimo tego wszystkiego czujesz, że coś jest nie tak, to znaczy, że coś jest nie tak. Intuicja wie najlepiej i intuicja już podpowiada, że to jest po prostu gówno w papierku i to, co się tam błyszczy, to nie jest złoto, tylko to jest nóż, który potem będziesz miała wpijany i tak jeszcze przekręcany, żeby bolało bardziej. Więc warto od samego początku, ja to zresztą mówię zawsze, nie tylko w kontekście love bombingu, ale w ogóle w kontekście relacji, to pierwszy czas jest po to, żeby się poznać. Nie po to, żeby już podejmować decyzję, ja go chcę, ja jestem zakochana. No bo jeszcze go nie znasz. Ten pierwszy czas, pierwsze tygodnie, miesiące są po to, żeby go obserwować. I warto mieć pewien dystans do tych rzeczy. Jeśli facet mówi komplementy, daje prezenty, ja to absolutnie bardzo lubię i też tego potrzebuję, ale nie w sposób skrajny, ekstremalny, intensywny, łapczywy, jakby był na takim głodzie. Takiej adoracji to ja nie chcę. No i po tym wstępie opowiem Wam sytuację, która miała miejsce wczoraj i dzisiaj, ale w sumie wczoraj i dzisiaj najbardziej. No i właśnie, czasem, jeszcze taka dygresja, czasem się zastanawiam, po co ja nagrywam to wszystko, skoro wniosek jest taki, że i tak musiałam przejść to pierwszy raz, żeby być mądra na ten drugi raz, to w sumie po co ja to mówię, to i tak każda musi przejść, żeby na drugi raz już być mądrzejsza. No ale gdzieś... No dobra, ale tak serio, to w sumie ja po tym pierwszym razie, już w trakcie, kiedy czułam, że to jego spektakularne adoracje i ta narracja ratunkowa jest jakaś taka lekko zryta,
No to co robiłam? No to YouTube, artykuły, książki, jedziemy. No i się edukowałam, więc może ten podcast będzie też dla kogoś, kto na przykład jest w tym pierwszym etapie. Nie życzę nikomu przejścia do drugiego. Ja w tej mojej, tak jak mówię, zahaczyłam o ten drugi etap, kiedy pojawiły się wymagania. On już nie mógł spać i nie mógł funkcjonować, ponieważ mi było widać kawałek nogi w spódnicy. Ja miałam być cała jego. Dla mnie to było w ogóle wow, że to on tak serio. No i potem dostałam ultimatum i w ogóle, że nie mogę się ubierać w jakiś sposób, gdzie ja nie chodzę ubrana. Zresztą jakie to ma znaczenie, jak chodzę ubrana? Mogę sobie chodzić jak chcę, no i powiedzmy, że według ogólnie przyjętych norm chodzę ubrana raczej w sposób stonowany, ale nawet to już było too much dla niego. Ale jak mówię, ja nie idę w, jakby nie mam zgody na tą narrację, że kobieta nie może się ubierać, nie wiem, w mini, że to jest jakieś, jak chce, niech chodzi i ma święte prawo chodzić jak chce i ma święte prawo chodzić w takim makijażu jak chce i nic facetowi do tego. I odwrotnie, jeśli facet chce sobie robić tatuaże, chce mieć długie włosy, albo chce mieć kucyka na czubku, albo trzy kucyki, trzy koki na głowie, to niech sobie nosi. A ja dostałam ultimatum i to już była dla mnie, to już był grand finale, więc już wtedy się z tego wszystkiego wycofałam, ale potem właśnie był ten list, te kwiaty i jakaś opcja powrotu takiego spektakularnego. No jakkolwiek. Wczoraj i dzisiaj rozmawiałam sobie z gościem na Tinderze i może to będzie też dla Was jakaś właśnie w tej chwili jakiś element edukacyjny, który mi kiedyś pomógł. Rozmawialiśmy sobie bardzo krótko, ale konkretnie na Tinderze, a ja bardzo lubię, kiedy ktoś jakby jest jednak, widzę, że zdecydowany w kontekście zdecydowania na kontakt, czyli no, odpisuje pełnymi zdaniami, ja też wtedy odpisuję. No i w miarę szybko, chyba dzisiaj jest sobota, to chyba w środę czy w czwartek przyszliśmy na WhatsAppa i tam sobie już chwilę popisaliśmy i zobaczyłam już pierwsze sygnały czegoś, co już potem urosło. A to, co się pojawiło na początku, to no, to były już mocne komplementy. Pamiętam, że powiedziałam wtedy podczas rozmowy z mamą przez telefon, że kolejny Love Bimber już mi się trafił i że chyba trzeba wiać. No ale jak zawsze uznałam, dobra, może, zobaczę. To nie jest tak, że ja widzę jakąś jedną czerwoną flagę i już od razu się zawijam. No bo to aż tak nie, zwłaszcza, że każdy też no, może się gdzieś zapędzić i różnie bywa. No ale już miałam te pierwsze lampeczki, tudzież czerwone flagi. Bo nie chodzi nawet o liczbę komplementów, tylko chodzi o ich wagę i ich przekaz. Ja usłyszałam od gościa, którego nie poznałam na żywo, zaznaczam, że ja jestem tą jedyną, że on już wie, że to on na mnie czekał. Myślę sobie, no grubo, stary, nie mów tak. I pamiętam ten zawód w mojej głowie, bo ja już trochę się męczę tymi rozmowami. I miałam tak, fuck, nie mów tego, proszę cię, nie pisz, nie idź w tą stronę, proszę cię. No ale poszedł w tą stronę. Więc on już wiedział, że ja jestem tą jedyną. I powiedział mi, że jestem przepiękna i że mam tak cudowne ciało, na co ja mu mówię, że no, ale ciało to nie wszystko i za 10 lat tego ciała już nie będzie. On, no tak, ale twój intelekt to wszystko i tak wynagrodzi. Ja widzę, jaka ty jesteś mądra i przenikliwa. Zadałam mu pytanie, a po czym to wnosisz? Bo ja mu nie pokazywałam żadnych tutaj czynności okołoblogowych, raczej zostawiam to na jakieś pierwsze, drugie spotkanie. No, więc jak spytałam, po czym wnosisz, bo w sumie gadaliśmy, wiecie, 40 minut, może godzinę i on już wie, że ja jestem taką petardą intelektualną. W sensie ma rację, ale no skąd ma o tym wiedzieć? Więc on powiedział wtedy, że to jest intuicja. Myślę sobie, okej. Czyli on już wszystko wie, już ma poukładane. I ta fala komplementów tak trwała i tak i się rozwijała. Aż doszło do momentu, że mieliśmy się spotkać, bo ta fala komplementów, okej, była już dla mnie jakimś znakiem i to było coś niefajnego, ale inne rzeczy się fajnie zgadzały, nie będę już może ich wymieniać, ale powiedzmy, że byliśmy spasowani mocno w takim trybie życiowym, tym czym się zajmuje, jakie ma zajawki, jak żyje, gość ma 39 lat, więc inne rzeczy mi gdzieś tam grały, pasowały, też mi się podobał z wyglądu, więc uznałam, że no mimo wszystko mogę spróbować pójść na tą kawę i zaczęliśmy się umawiać.
No nie wyszło. Zaczęliśmy się umawiać i ja powiedziałam, że dzisiaj nie mogę, ponieważ robię swoje rzeczy. No tego, żeby nagrywać o nim podcast, to nie przewidziałam. No ale audiobooka miałam nagrywać, więc nagrywałam. I że mam czas w niedzielę i przez cały tydzień. Ja mam czas, w sensie znajdę czas. Cofnę. Ja nie mam czasu, ale go znajdę. O, może tak. Ja mam dni bardzo pięknie i fajnie i ciekawie pozajmowane, ale jak chcę, to ten czas znajdę. No to on powiedział, że on nie może w niedzielę, a w tygodniu też nie może przez cały tydzień, bo on pracuje od 16 do 22. Gdzieś tam pracuje z klientami z rynku amerykańskiego, więc takie ma nietypowe godziny pracy. No co mu odrzekłam, że no jakby rozumiem, no to w takim razie może wstępnie przyszła sobota. No to widziałam, że on jest już cały poirytowany i zaczął mi pisać, że nie, że to tyle czasu, że nie można tak, że to może jednak dzisiaj. Mówię mu, że no dzisiaj nie, no już miałam plany i od dawna planowałam to, co robię, że no jeśli ty nie możesz w niedzielę i przez cały tydzień, no to jakby też rozumiem, no ale no nie mam innego rozwiązania. No co on? No to może w pracy wyjdziesz na lunch i się urwiesz. Ja mówię mu, no nie, nie będę się urywać z pracy, żeby pójść na lunch, bo mam pracę dość intensywną, mam serię najczęściej spotkań i nie, to nie jest dla mnie przestrzeń. Ja trochę mam szufladkę praca i w pracy myślę o pracy i nie chcę. No i wtedy się zaczęła jazda. Roller coaster. Jest tak, ja to znam. I ja to tak dobrze znam, nawet nie z tej mojej relacji, ale też z relacji kilku przyjaciółek, które były w relacjach z podobnymi typami i widziałam te wiadomości, które gdzieś one dostawały i miałam taki flashback. Zaczęło się od tego, że on zaczął mi wyrzucać, że ja z takim luzem podchodzę do tego, że my się zobaczymy dopiero za tydzień. No to mu powiedziałam, że tak, podchodzę na luzie, ponieważ się nie znamy i dopiero się poznamy, więc na ten moment spokojnie dajmy sobie czas. Skoro nie możesz ty cały tydzień, ja bym mogła, ale skoro nie możesz, to okej, no to w sobotę. No to on zaczął wykorzystywać ten argument, mówiąc, że no, bo ty jesteś taka na luzie, pewnie się spotykasz z innymi, pewnie rozmawiasz też z innymi. No i oczywiście masz prawo umawiać się z innymi, przecież się nie znamy, ale ja już wiem, że ja chcę ciebie, ja jestem na ciebie zdecydowany, ty jesteś tą, której ja szukałem. A co, ja dla ciebie jestem nikim. Nie jestem dla ciebie ważny. No więc mu odpisałam, że nie jesteś dla mnie nikim, ale też nie jesteś dla mnie kimś ważnym, bo dopiero się poznaliśmy, piszemy od 2 dni, i na ten moment jesteś po prostu mężczyzną, z którym chciałam się spotkać i mam taką gotowość, ale też no, nie jesteś mi bliski. I to go bardzo poruszyło i zaczął pytać, a co to znaczy bliski i jak to jest, że ty mówisz, że ja jestem obcy. Ja nie znam cię jeszcze, a już czuję, że nie jesteś mi obca. Ja czuję, że jesteś moją pokrewną duszą. No, masakra. Więc mu raz jeszcze wyjaśniłam, że tak, jesteś mi obcy, ponieważ nie widziałam cię, nie słyszałam cię, nie znam twoich wartości, nie wiem, jaką pijesz kawę, nie wiem, czego się w życiu boisz, czego pragniesz i ty też mnie nie znasz. Tobie się może wydawać, że mnie znasz, ale jesteśmy po prostu dwojgiem obcych ludzi, którzy chcieli się poznać, więc możemy pójść na kawę w sobotę i wtedy zobaczymy, co dalej. Czy to pójdzie w stronę jednego spotkania, czy spotykania się. I tu zadział się już hit. I tutaj zobaczyłam już nie czerwoną flagę. Ten gość sprawił, że powstała nowa kategoria flag. Czarna flaga. I patrzę sobie teraz na zrzut ekranu. I on odpowiedział, że ale jak się spotkamy, to chciałbym podjąć decyzję, czy chcemy mówić my, czy nie. A po tym, co piszesz, to wygląda, że to może być długi proces. Więc ja miałam już takie damn. Nie, no serio. Serio? I odpisałam mu, żeby mieć jasność, żeby sobie nie nadinterpretować, więc się upewniłam i go spytałam. Chcesz podjąć decyzję, czy mówić my, w cudzysłowie, po pierwszym spotkaniu? Chcesz związku po pierwszym spotkaniu? On odpisał, tak. To mu odpisałam, to już ci od razu mówię, nie. Związek to nie jest coś, w co wchodzę z osobami, jakie znam kilka godzin. No i tutaj powiedzmy, że pokazał mi już wtedy swoją troszeczkę inną twarz, dużo bardziej nerwową, w której usłyszałam, że on nie ma zamiaru bawić się w kotka i myszkę, on jest gotowy na poważną relację i zobowiązania. Skoro ja się boję zaangażowania i zobowiązania, no to on nie chce mieć ze mną nic wspólnego, ale to pokazuje moją niedojrzałość i tam już
potem dostałam elaboraty o mojej niedojrzałości. No. Ale powiem wam, że tacy goście są niebezpieczni i triggerują. Ja się czułam triggerowana, ale mnie swędziało, żeby się tam wydawać w dyskusję, no bo gość mi mówi, że on chce zobowiązania i bliskości, a nie właśnie zabawy. I trudno, skoro podjęłaś taką decyzję, skoro tobie nie zależy na czymś poważnym. Wiecie, i ja, no, mnie korciło, żeby tam... Bo ja dostałam taki długi elaborat i powiem wam, że no, miałam ochotę wejść w dyskusję, ale wiem, jak to działa. Ja już miałam jasność. Ten typ jest pogięty. Sorry. Ma swoje issue, ma swoje problemy. Nie wiem. Albo jest narcyzem, albo jest niedojrzały, albo tak bardzo boi się samotności, albo coś. Tak naprawdę to jest bardzo biedny człowiek. Człowiek według mnie z dużymi trudnościami w budowaniu zdrowej relacji. Jeśli on chce decydować o związku po spotkaniu z kimś, które trwa kilka godzin, no bo ile może trwać pierwsza randka? I w ogóle... Więc z jednej strony jest mi go szkoda, ale z drugiej myślę sobie, że uniknęłam. Zrobiłam unik, jak w Matrixie, przed jakąś falą hardkorowych toksyn, które już tam gdzieś bulgotały z tyłu. Więc z jednej strony mam takie poczucie zadowolenia. Tutaj te screeny jeszcze wysłałam przyjaciółkom na konsultacje. I to jest też to, że stąd jest też ta piosenka ze wstępu. I bardzo ważne jest to, żeby mieć osadzenie w sobie. Żeby mieć własny system zabezpieczeń, własny system naprawczy i kojący. I mieć też przyjaciółki, które są, które wspierają, które pozwalają zachować zdrowy ogląd i zdrowy rozsądek. I to jest absolutnie bezcenne. A ziomuś, który rapuje na początku, bitches come and go, brah, but you know I stay. To jest co prawda o tym, że dziewczyny przychodzą i odchodzą, a ja zostanę, ale ja sobie to tak przekładam właśnie na taki self-love i że faceci są i ich nie ma, a ja zawsze będę ze sobą i chcę się czuć na tyle dobrze w życiu, żeby nie musieć łatać swoich dziur typami, którzy mnie chcą, takimi jak ten, bo z tego by nic dobrego nie wyniknęło. I to też jest dla mnie nauka, jak ważne są kobiety w moim życiu, dziewczyny, przyjaciółki, które pozwalają mi się też zwentylować, bo było mi przykro po tej sytuacji. Ja ostatnio chyba tracę taką wiarę, ale to wynika z tego, że też bardzo mocno zgłębiam temat gdzieś patriarchatu i tego, jak system, no właśnie patriarchalny, wpłynął na mężczyzn w tej kategorii wiekowej, w której właśnie ja gdzieś się poruszam, 40+, i nie wiem, czy jestem w stanie gdzieś zbudować relacje. Znaczy inaczej, nie wiem, czy jestem w stanie spotkać takiego gościa, więc trochę mnie dzisiaj ta sytuacja już po prostu załamała, że jakby dobra. Myślę, że za 2 dni przejdzie, ale znaczy jestem pewna, że przejdzie, bo to jest po prostu statystyka i jakby nie wierzę w to, że nie ma fajnego, mądrego, nastawionego na równość gościa, który jest ogarnięty w życiu, mądry, empatyczny, czuły, który lubi seks, który lubi fajne rozmowy, który ma jakiś wgląd w siebie, który nie bawi się w gierki, w love bombingi. No musi taki ktoś być, nie? Natomiast dzisiaj w momencie, kiedy miałam taki Jezu, kolejny, no po prostu gałgan, no typ spod ciemnej gwiazdy albo flagi. No to tak przez chwilę mi było jednak przykro. No i dlatego tak ważne jest to, żeby mieć wokół fajne, mądre dziewczyny i żeby mieć siebie, no i jakby mieć co robić w życiu, jak się realizować. Także ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo mam do czego wracać i tak naprawdę momenty w życiu, w którym zajmuję się sobą, są dla mnie, znaczy momenty, te dni, kiedy zajmuję się sobą, są mega szczęśliwe i fajne i lekkie. No a te momenty jakby zawodów, pewnych rozczarowań, no to są takie momenty, że no szkoda, już szkoda, kolejny nicpoń, obrzydliwiec.
No ale cóż, ja się cieszę, że takie rzeczy bardzo szybko wyłapuję. Mówię next i nie będę wchodzić w czyjeś bagna i dawać się kąsać żmijom, bo to by się bardzo źle skończyło. Jeśli ktoś robi jazdy, rollercoastery, zarzuty, wkręty, poczucia winy na etapie pisania na WhatsAppie i on już wie, że chce z kimś być i on już chce związku po pierwszym spotkaniu, to ja mówię bye bye. I w tej chwili mówię też bye bye Wam. Mam nadzieję, że ten podcast komuś się przyda i że może dzięki temu ktoś szybciej wyjdzie z relacji, w której jest, a która ma bardzo wysoki potencjał przemocy psychicznej. Mam tutaj na myśli relację z narcyzem, albo może uniknie właśnie tego typu arcyłotra, jak mój Love Bimber. Tak go nazwę, Love Bimber. No, myślę, że ma to sens. Baby, 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 oh. No, to by się bardzo zgadzało. Trzymajcie się cieplutko i wysyłam Wam dużo miłości, ale tak nie za dużo, tak w sam raz.